Siemaneczko, z tej strony Mafia Solec. Stary. Ogólnie lecimy z kolejnym vlogiem i jest ze mną Boluś. Cześć, witajcie. A tam jest Mateusz, który teraz chce zostać przejechany przez Zetura. Bo jak oczywiście widzicie, słyszycie, ej, moglibyście też poczuć ten zapach LPG, bo to jest właśnie Zetur w gazie na pierwszy vlog właśnie z jazdy, że tak powiem, oczami Wolka. Zapraszam na jego kanał. Nie podpierdalaj to na sobie sobie, gość. Dobra, dobra, dobra. Teraz z mojej perspektywy, pasażera. Właśnie sobie jeździmy, Wolek sobie się uczy jeździć z takim akcją agregat. Ciekawe, jak ci się kolego właśnie jeździ z Zeturem? Powiedz tak. Tak, chciałbym takiego. Nie, jeśli chodzi, to naprawdę komforcik fajny. No, maszyna też konkretna z tyłu, więc no, ta robota ubywa 2 godziny 6 hektarów, z tego co się od Mateusza dowiedziałem. My tu mamy 2 hektary, mieliśmy live'a 15 minut? 15 minut. 15 minut, po tym odpaliliśmy vloga u mnie, było 20 około. I teraz następny vlog, to tu będzie nie wiem ile zrobione te 2 hektary. No i tak jeździmy sobie wolniej troszeczkę, nie? No, tak na luzie. 30-40 minut. Ale kamerzysta jest niezły z niego, powiem tyle, ale pięknie to wygląda. Myślę, że ta perspektywa też fajnie będzie, że tak powiem, wam odpowiadać. Z tego co widziałem u Adasia na podglądzie, to fajnie, bo Adaś wysoko siedzi sobie. No i wszystko widać. Wszystko fajnie widać. Widać jak sobie tu Bolek kieruje, widać sobie tu wajchy. No i widać też zajebiście agregat, który jest naprawdę, no dla mnie stworzony, no, że tak powiem, fabrycznie cudownie, co nie? A to własnej roboty. A to własnej roboty dodajmy, że naprawdę coś pięknego. Naprawdę zna wszystkie akcje typowo opisujące, że tak powiem, właśnie ten ciągnik, agregat. Zapraszam do Wolka, bo myślę, że dwa razy się powtarzać na vlogach nie trzeba. Ziomek, Dejno do lewy chyba, bo za daleko żeś odjechał. Tak mnie mam troszeczkę. Bo tu końcówka mamy taki... Więc naprawdę fajnie nam to wygląda. Co powiedzieć na temat jeszcze Zetura, co nie powiedzieliśmy u ciebie? Zacina mi się ogólnie ten gaz. Że zacina mu się gaz, ale to jest wada, którą Bolek nie może ogarnąć. Myślę, że prawowity właściciel by to ogarnął. Tak mi to spada i się zaciska tam, o. A tak może cały czas tą nogą trzymać, nie? A to nie może z tamtej strony trzymać tego buta? No co ty gościu, jak ja platfusa mam. A to przepraszam, nie wiedziałem. Jak to jest wariat. Ale i tak szczerze, komfort. W 60 byśmy pewnie zgubił 4 razy. Znaczy, też tu ciszej o wiele na pewno jest, no na 100% jest ciszej. Ej, tu masz wszystkie światła, zobacz. Jak to nowocześnie jest, ty. No tu jest klakson. Tak, ale ja nie dotykam. Jeszcze nam szyba wypiekło. Patrzymy, jest. Nie, szybcy. Szybcy i wściekli 10. Ciągnik drift po prostu. Naprawdę. Widzę, że wszystko jest widoczne tutaj dla was. Nice. Tam z daleko Leonidas. Mateusz mówi, nie chce być na vlogu, że nagrywa i ta sami się mówi, akurat tu nagrywa. Tak, nie chce być. Także możecie twarzą. Się spodziewać, że będę tu częściej, bo Mateusz właśnie chce sobie ponagrywać, tak? Ja sobie jakiegoś vloga zawsze nagram. Także ja mu pomogę, on mi pomoże, więc super. Pojeździ, chłopak, chce pojeździć. Adaś już drugi raz, jestem tu drugi raz, Adaś jest drugi raz ze mną, więc no. Myślę, że za trzecim też tak będzie. Myślę, że naprawdę na razie nam się ta współpraca tutaj z gospodarstwem udaje perfekcyjnie. Dogadujemy się tak, że naprawdę spikamy się centralnie, gdy ja przyjeżdżam, to wtedy jedziemy tutaj i coś się dzieje. Mówię, szkoda, że nie mieliśmy tego telefonu podładowanego. Tak, tak, to jest naprawdę, no ale szczerze, gdybyśmy wiedzieli to na przykład z rana, to bym bardzo oszczędzał telefon, ale nie spodziewaliśmy się tego. Dowiedziałem się dopiero jak dojechałem, że jedziemy z taką akcją i od razu pomyślałem o live, ale naprawdę już bateria była dość wyczerpana. 30% do live'ów to naprawdę jest bardzo malutko, wystarczyło tylko na 15 minut. No i tak to właśnie się skończyło, ale spokojnie, myślę, że jeszcze przez ten okres, co będę tutaj u Bolka, polecą jeszcze naprawdę takie live właśnie z telefonu, z innych akcji, zobaczymy jeszcze co nam się uda zrobić. Dobra, wiem. Na pewno nie będziemy się nudzić, to jest podstawa. Naprawdę dzisiaj ogólnie to jest wtorek,
czyli dzień Ligi Mistrzów. Oczywiście. I jutro jest środa, znaczy, też dzień Ligi Mistrzów. A później jest czwartek, czyli dzień Ligi Europejskiej i dzień Manchester United. Inaczej byśmy się chyba nie widzieli. Znaczy nie, myślę, że byśmy się widzieli, tak, tylko że no, teraz nie, to jest... Gdyby nie Liga Mistrzów, to by nie przyjechała. Myślisz? No. To na chuj ty przyjeżdżasz na następny tygodniu, jak nie ma Ligi Mistrzów. Pobiorę NC Plus i będzie zwykła liga przecież. W tygodniu? No przecież masz w środę, nie? Co masz w środę? Mecze. Czego? Często masz Bundesliga na przykład, normalnie liga, też nie grają ci raz w tygodniu, nie? Nie, czy przeważnie to grają weekendy, co nie? Nie tylko. A my tam mamy jakieś... Jest teraz Borussia na przykład, czy tam coś, no to Ligę Mistrzów gra w tygodniu, a weekend normalny mecz, a jak nie było Ligi Mistrzów, to grali przecież ale dwa mecze w tygodniu. No to puchary jak były. No też, ale i chyba też mi się dawało, że były. Nie wiem, nie znam się. Zobacz po prawo, jak rolnik sprawdza swoje piękne pole. Tak, czy przesiad, czy nie? No. Bo to jest pytanie, bo śnieżyca idzie, bo od tego, od łódzkiego. No po prostu nie pomyślałbym, że tutaj tak pięknie, zajebiście, a u mnie najlepiej przydałoby się zapiąć pługa do malucha i odśnieżać, bo po prostu jest masakra. Szczerze, cieszę się, że jednak wyjechałem, bo nie chciałbym siedzieć w domu i patrząc, że tak powiem, na ten śnieg, denerwować się, no ale... No cóż, tak to jest. Tak. To jest. Jeździsz se na zeturze. Ale zajebiste przeżycie z jednej strony, bo po raz pierwszy jadę taką furą. Bolek, ty chyba też jeździsz po raz pierwszy. Ja kieruję jeszcze, że mogę kierować. To już w ogóle, naprawdę. Tylko radość. Żyć, powiem szczerze, nie umierać. Wiesz, tu jest teraz lekka praca. Jestem bardzo ciekawy, jak tam w orkach, w takich różnych rumerowaniu. Ale no, tak, orka, tego tak. Co słychać, i w ogóle tu jeszcze duży zapas mocy przy takim agregacie zostaje. Więc na pewno to pracuje się dobrze tym ciągnikiem. No, no i 150 koni, kurde, pół, szeroki pół, agregat, tutaj pomyślcie szeroki agregat. Co? Pół był, bo już nie pamiętam. Czwórka. Czwórka chyba. Czwórka, chociaż... do tego bał. Jo, ale jo. Nie, się wydawało, że jest większy. Nie wiem, dobra, nie będziemy teraz myśleć, bo... Spytamy się Mateusza, jak się idzie. Jo. Bo tu nie ma co kombinować. Ale najpiękniejszą tą akcją tutaj, że naprawdę ten... Może tam Mateuszowi jak jedzie, to ja to przecież jak nie wiem, no. Słuchaj, Wojtuś, nie wiem, jak tam coś życzysz? Tak chyba zrobimy, ja bym to robił, ale jak to Mateusz idzie, to nam może więcej poopowiada. Patrz, teraz wyrwie bruzdę. O, teraz mi ładnie pedał nie wskoczył. O, zobacz tak. Ominął kamienia spod Biedronki, ale on wejdzie pod tyl, nie wiedziałem. Już przerysowałeś. Ty jeszcze naraz na luzie mógłbyś. Ty pojedź w daną stronę i no. Ten, wróć bruzdą, co nie? Nie, no poprzeć nie, tam. No. Jeszcze jest spoko. Patrz. Wyrwie zaraz kabel od internetu. Nie wyrwie. Te drzwi są zajebiste. O jest! Odpowiedziałem za drugi. Mam jechać obie po przecież, jakie ci zrobisz? Jo, pojedziemy też, bo to dzieje. To dawaj, da do środka. Wbijamy. No i gitara. Teraz to jesteśmy to w pełnym... Będziesz spokojnie, nie wylecisz. Ale na... Ten się wyrwią. O kurde, ale zimno. O, bez przestań. W komplecie normalnie teraz. Tak, to jeszcze jeden by się zmieścił. O. Kurwa, nie, no to jest, rodziną można jechać. Tu jeszcze jeden i tu. To jeszcze całą rodziną można jechać. A tam pierdol to, same samochody tu przeciągnie. A jak? Tak, Mazda nie dawała rady. Dobra, to tak by pomyślałbym. Chyba wrócimy, czy robimy na co na raz? Tak sobie. Nie, nie musisz, bo i tak trzeba wrócić tam. No. Nie wiem, będziesz tam jeszcze robił tą rundę? Raz, nie? Jeszcze raz możesz przejechać. Dobra. Czwórka czy piątka? Piątka. No, a jednak miał rację, dobra, piątka. No nie znam to. Ale wszystko wiemy. 45 czy 40? 45. No ja 150 koni to musi być. To jest stuwa, to już czasami no, czwórka już pójdzie. 110 koni to już czwórka powinna wsiąść. No. No ale powiem szczerze, że ja bym się bał tego Zetora, bo się tak przytula do niego, no właśnie, że... właśnie, mówię coś, Adam nie jeździ, tylko za siatka, a Zetor to już zajeździł się zaraz. Normalnie głaszczę tą kierownicę, tak na sekundkę, tak.
Nie się podobał. Dobra. Nie, mnie to na tą bajkę lubię łapać. Za bajkę to ty zawsze umiesz łapać. Jeszcze jak się pod rączką jest, to tam od razu. Jak są ciastkarza, czy nie przeorać pola chyba. Przesiewy. Bo mi tak ta pszenica mi kurwa lipo wygląda. Od razu. Możemy po drodze wjechać. A wy macie swój silnik kukurydzy? Tak. Jaki? Omega. Kurde. To nie boja. Widzieliśmy go czy nie? Chcecie przyjechać? Teraz obejdzie. Zobaczymy. No bo tata sieje. Tam gdzieś koło domu bardziej? No. Zobaczymy się najwyżej jutro, no dobrze. Tak, jutro. No. Będziemy. Mamy trochę dni, więc. Mówię, wolałbym pokładować ten telefon i daj go, nie? No, tak mam chcecie. No, mi się trafiło. Ale wyrwał. Zamiast normalnie na bruździe zwolnić to do kieł. Jak ja przyjadę następnym razem, to ja ten. Trójkę wyjrzeć. Pani puści ręczny, co? Jak wyrwał. Chyba za każdym razem to spada. No, musimy poprawić. Nie, to wystarczyło, by związać, to pewnie nie. Nie, bo tam już w ogóle się wyrobiło i trzeba to zrobić, no ale... Dobrze jest. Tak jest zawsze. Coś grubszego to się robi, a takie... Ta, silnik jak pierdolnie. No, a to się robi. Czekaj, od tej strony. Kurwa, ja od poprzeczniaka. O, to konkretna. Przez rękę by sobie oderwał, z łokcia po prawej wyleciał. No, jak puścił mi gaz, to normalnie... Jeszcze do lewej. Jedź, dobra. Tu masz dobrą stronę. Dobra, cytujesz, pochodziłem to na pole. Ale przygadzała. Teraz do 60 się przysiądziesz, to mocy nie miała. Myślę, że on tam nie wsiądzie już chyba. Ja nie wsiądę, tak? Oddam od razu. Ja będę musiał kamienia nam przestawić. No i półbek do góry budaj. No obroty. Ona lubi obroty nam. Nie masz się co przejmować. No, nie, półtora, to się dłuż. Dobra, chyba trzeba będzie kamień przeszczę, nie? Nie. A dama robota. Jo. Dzięki. Jak mnie wyjebał! Ja chciałem, żeś szybciej wysiadł, ty! Chyba, bo mi się noga zaklinowała. Jak to przeszczę? O, panie, jak to piździ! Ale idzie! Pomiędzy jedzie! Ale piździ, jak Kielecki. Ja idę pod wiatr, nie, ludzie. Sorry, jak będzie wiało. Ale to jest siła. Patrz, rozjebie tam sąsiadowi pole. Nie no, powiem wam ludzie, zetorek naprawdę zajebisty. Dlatego wyszedłem też teraz, sobie trochę pochodzimy na tym poprzeczniaku, zobaczymy jak on daje czadu. Bo naprawdę jest coś przepięknego. Żyć nie umierać. Zobaczcie jaki ten agregat jest szeroki, on jeszcze naprawdę daje drugie tyle pomiędzy kołami, poza kołami, niż to co właśnie ma pomiędzy. Bolek dobrze daje radę, powiem szczerze, i tak jestem zaskoczony, że on sobie daje radę z obsługą tego zetura. No bo to jest dwa razy większa maszyna, jak nie trzy, od tego jego zajebistego 3PK. Nie mrugnie mi światłami, bo to pipa jest. No i to jest gij. Dobrze się zabawił, no. Jak on mnie chyba teraz przejedzie. Jak daje. Zobaczcie butla od gazu. Ja wyłamię drzwi. Jak on... Nie, no co on robi.
no, miodzia. Jak to kamień z napisem love jest. Jak ja tu komuś napiszę love i wyślę. Nie będę mówił komu. Tajne przez poufne. Ładny kamień, no trochę, ej, ale tak serio. Trochę jakby go podszlifować, to trochę jak serce by wyglądało. Kamień z wielkim love. Pa, teraz będzie bruzda. Teraz z tej strony. Widzieliście tam butle od gazu? Naprawdę, kto by pomyślał? Zetur w LPG jeździ lepiej niż na normalnym paliwie. Ale ja wam mówię, LPG to jest moc. Lepszy power gamuniu i to jest podstawa. Pamiętajcie. Ta i moja Mazda. Na LPG lepiej niż na benzynie. Czekamy. Stoję tą stroną, żeby tak bardzo nie wiało. Liczę, że nie wieje. Jak wieje, to przepraszam. Ciekawe, czy mnie zabiorą ze sobą z powrotem. Daję radę. A ładnie on tu wygląda. Ej, na nasze. Oj, chuju. O, ty kurwa. Podobno? Tak. Że wiadomość z NASA dostali, że czysto. Dzięki. Dobra. Szybka nauka jazdy. Trójką i półkę, nie? No. Masz trójkę. Jest dobrze. Proty. Gaz. Pięknie. Wyrwał. Gaz. I półbieg, nie? Ja nie wiem, jak ty żeś tu widział coś w ogóle. Nie widziałem, ty żeś siedział mi mówił. Dobra to. A co tu widzieć? Wszystko tu widziałem. Jak coś to będzie z lada przyjął tak naprawdę. Nie może tego kamienia wyjebać? Nie, jestem przejściem. Co? Chociaż bruzdę piperówno, gościu! Co plan, żeby tego nie było? O kurwa, to ładnie tam złapało. Ja tak właśnie, jak też jak mam tak kurwa coś w mocy, nie? Zaczęło po silniku sprawdzać. Mu się przypchało, ale na tamtym, ostatnim, tak kurwa nie widać. Jeszcze raz jedziemy? Nieraz tam nie jedziemy. No jo. Nie, kurwa,
to jeszcze lepiej się nagrywa chyba niż stamtąd. Zobaczymy ładana. Zobaczymy. Chyba. No tam głową zajebałem, hamowałem. A teraz pękło. No. Ja już nie wydać. Pojadaj, będzie na mnie, że... Na szóstce piąt. Szeregu. A też taką maszynę sprowadzić, czyli? Tak, no. A taką dużą? Oprócz Mazdy nie. Nie, przecież Adam Zoroni to miał świętami. Chyba twoje. Jestem tutaj rozpiździel. Szybko i zobacz, jak ładnie wyrównał. Jaki rozpiździel to zrobiłem to. Jak to jest most, ludzie. To niezła blacha. Szybkę, to jeszcze coś widać, nic więcej. Tylko tyle. Nie, dwa drugie się będzie robić. Nie, ale takie 30 km to nie tam? Tam? To jak ja nawet nie wiem, jak będę wymieniał, to będę zrobił. Ale są takie jak się owe, nie wiem, opal. Ta blaszka trochę odbija, to by tak nie za bardzo chciało. No ja odbiję. Aha, to dzięki. A już chciałem się kurwa popisać, no. Jak żeś w gówno wdep, to się lepiej klei, nie? Dzięki. Może Leonidasem na Bidol. Przylepię go trochę. Weź się tam od prawej, znaczy nie. Nie lepiej by było? Od tamtej? I by wtedy na drogę skończył? Co? Jest, nie, dawaj, dobra, dawaj, dawaj. Jedno, kurde. Kamienie tu by nie wyjechał. Jest, jest. Dobra. Olek, teraz twoja kolej, zeskocz po kamienia. Co? Zeskocz po kamienia. Dobra, wiem gdzie. Dobra, rybaśka. No zapraszam. Ty, to ja sobie dejmę może kluczyki. Gdzie masz kluczyki kładłeś do Onidasa? Tu mam, w kieszeni. To ja sobie nawrócę w tym czasie już. To niezłe nawrócenie. Ty się nie, na, nie, nie nawracaj się tutaj na polu. Nie na polu agregatowanym, no. U sąsiada na przesianym.
Siedzi gościu, ruszy się. A się siłuje? Jeszcze trochę? No. To co jest? Sąsiada? Wieża. Ej, wieża. Ja nie skąd. Zaczęło. Najlepszy heś? Co? Najlepiej. Do piąt, kurwa. Więc troszeczkę zabalujemy. Znowu ci. Co? Kawałek. To się narobi. Kurde. A na wsteczny do tych kamieni będzie jechał, kurde. Moc, naprawdę. To nie jest zła blaszka. Nawet się udało. Gdybyś chciał wejść tu? Już? Dostałeś się? To jest ja tu gdzie tu nawrócę, tak to cofniemy i wtedy... Mówiłem, że do kamieni ty. O no. Ja pierdolę, pierdolę, ja nie wiem jakby tyle wystawić na... To już zimno trochę, wieje, ale... Już? Żyjesz? Ja jechać. O, idź pan w piście. Dajwa obejrzeliśmy od nas całego. Ale był długi? No naprawdę. 15 minut. Dobrze, ten live był, bo myślę, że się zapłakali tam. Ty już o śniegu, to mi nic nie mów. Ten zapach gazu. No, jak biegnę. No, czuć. Myślisz? Jak dasz radę? Siłowniki odpinamy. Dziś robimy challenge. Na 4,5 tysiąca łapek. Odłoki to zajebałem. No a łopatkę mi wzięło. A jak ty mi zrobiłeś tak, to było dobrze, co? Dobra. To by było na tyle, co? Spadł? Tak, leć tutaj. Spadł krzynę i gazu dali trochę. Nie? To. O, tu to. To się, no, to znowu.
ciekawe, czy widać na kamerze. Alarm zawiewał gazu nam na sucho. Spalanie 40 gazu. Od razu. Nawet ci się zrymowało. Sorry. Jak to wygląda? Mógł zapłać? Jeszcze drugie. O kurwa ty! No to ale ludzie jechali. To jest druga strona? Tak. Nie, to tym samym, bo jeden dalej się wychował, nie drugi. O jebaniutki. Ty mnie gazuje, kur. W środku nie złe, jak się wyjdzie dopiero rychła. A czego to jest? Podkręcanie ramiona, to że no drugiej części nie ma. No, ale tak jak nie wiedziałem, słyszałem, ale później nie wiedziałem, bo od czego to jest. Nie widziałem, gdzie to jest zaczepione. No. Pięknie. No powiem wam szczerze, że ja już nie wysiadam. O, z Leonem. Ty już rozwalił drzwi. Też. I tym oto akcentem możemy skończyć tą jazdę. Nawet się nie spodziewałem, że dostanę akcję kierownica. Wałki nieporywane, to chyba dobrze, co nie? Ja opuściłem, ja się przestraszyłem, że opuściłem nogą. Wałki niepourywane, to chyba dobrze jeździmy, co? Wałki niepourywane, to dobrze jeździmy. Tak, nie no, graczki. Nie zasiana już wrócona. Zobacz, jak idzie. Nie no. Ja nie wiem. Znaczy tak musimy stać, bo tu jest wiatr. Jak byłem tam na tym. Dobra. Nara. Ty nie bądź taki mądry. Ja wam dziękuję serdecznie. Takim oto akcentem. Mogę pomachać? Tak, nara.